W tym vlogu, jak nie zacznę, to nie będzie vloga. Wczoraj się nie mogłam zebrać, prawie nic nie nagrałam, tylko dograłam wczorajszego vloga. W ogóle się nie mogę zebrać. Straszną mam alergię, męczy mnie. I mam tak dużo roboty, wszędzie ze wszystkim, że nie ogarniam. Patrzę się na Was, sowa, której Wam nie pokazałam, od mojej mamy dostałam. Taka sowa. Śmieszna, nie? Żebym sobie tam gdzieś kołoczka postawiła, ale oczywiście Laura mi tą sowę zabrała. Znaczy powiedziała, że sobie postawiłam w ogródku, to niech sobie weźmie. I jeszcze kupiłam na giełdzie, jak byłam, taką fajną lampkę. Ona jest na baterię. Z myślą, żeby ją sobie włożyć, powiesić do tego namiotu, tam wiecie, na środku. Nawet wiecie, nie będę jej świeciła, bo po ciemaku to tam się zbytnio nie będzie siedziało, chyba że tam raz na jakiś czas przy jakiejś imprezce. Taka wiecie, kolorowa. Wziąłam jedną, bo była po 25 zł, nie wiedziałam jaki to będzie efekt zbytnio. Później założę, to Wam też pokażę. I zobaczymy. Taka śmieszna jest. Na baterię mówiłam. Dobra. Robię jakieś śniadanie, bo dziewczyny zawiozłam do szkoły. Robię jakieś śniadanie i muszę się ogarnąć. Dzisiaj mam zebranie u Amelki. Jest na 16:30 niby, ale po Amelkę trzeba jechać ją odebrać, ale ona chyba wróci autobusem i po drodze pojadę po Laurę. Przywiozę je, dam obiad i już sama pojadę na to zebranie, bo Paweł ma na drugą zmianę. Więc wiecie, bo tam musi jechać Pamelkę, już rano zawieźliśmy, potem po nią jechać, bo kończy wcześniej, bo mają z trzech ostatnich lekcji, są zwolnieni. I potem znowu jeszcze raz jechać, bo tak jakby miała normalnie lekcję, to miała poczekać na mnie, ja miałam przyjechać i miała tam, wiecie, z Laurą się pokręcić, a ja bym miała iść na to zebranie. Ale tak, to chyba przyjedzie z koleżanką sobie autobusem, wysiądzie tutaj wcześniej, ja pojadę po Laurę, bo ona chciała godzinę na świetlicy, czy tam dwie, to sobie polata na świetlicy. Potem wezmę, odbiorę Laurę, pojadę na ten przystanek, zabiorę Amelkę, przywiozę do domu, dam obiad i pojadę znowu. Chyba w ogródku to ja dzisiaj nic nie zrobię. Do apteki muszę jechać po leki, bo jak słyszycie, całe mam wszystko zatkane, bo mi się skończyło. Ale czekam na paczkę, bo mam dwie paczki, będę miała do odebrania, dzisiaj mają przyjść. I tu przy okazji sobie podjadę, bo tak nie będę specjalnie jeździć, bo to za daleko. I tak się męczę, nie? No, dobra. Nie będę tutaj z tym zatkanym nosem do Was mówić. Idę coś poogarniać i widzimy się później. Jak widzieliście, robiłam naleśniki z serem, właśnie sobie odsmażyłam, bo ja potem lubię takie, wiecie, odsmażane te naleśniki. I oczywiście tutaj mam jogurt naturalny, bo też lubię z jogurtem i z miodem. Oczywiście, więc smacznego, a ja jem i jadę po dziewczyny. Jadę po Laurę i po Amelkę. Kurde, jakoś mi się tak... spokojnie. Tak sobie fajnie wyprostowałam dzisiaj. I tak mi się pofalowało od gumki trochę, ale to, powiem Wam, że to nie jest mój dzień. Ja się tak dzisiaj źle czuję. Boże, no jakaś tragedia. Nie wiem, że ta alergia, to albo to ciśnienie, czy to ta pogoda dzisiaj jakaś taka jest. Do paczkomatu czekam na ten, aż mi przyjdzie. Pewnie przyjdzie o 18. To już nie będę jechała specjalnie. To już jutro rano, jak będę jechać, to podjadę. Chyba że jak z tego zebrania wrócę, jak przyjdzie, to jeszcze podjadę, a tak to nie. Jak się będę męczyć z tą alergią do jutra. Myślałam, że jeszcze tam jest, chyba że Amelka tą paczkę, byłam pewna, że gdzieś mam to jeszcze. Ale dobra. Słuchajcie, jadę, przywiozę je, dam im obiad i muszę jechać z powrotem. Bo co zrobić? Obowiązkowo jest, wszyscy mają rodzice być.
to trzeba iść, nie? Czekajcie, coś mi Amelka pisze, jasny kwit. I jeszcze wam powiem, że tak, tak, słońce jest, jak wyjdzie słońce, to jest upał. W ogóle jest jakoś parno, taka ciężka pogoda. Ale to słońce też tak zachodzi, takim za chmurami jest. Okropna dzisiaj jest pogoda, no czuję się fatalnie. Naprawdę, poszłabym spać po prostu. Wszystko mi z rąk leci, o nogi się swoje potykam i nie wiem. Ale to nic. Kawę bym się napiła, przyjadę, może sobie kawę zrobię, to się jakoś obudzę. Ale wiecie, jak ja zrobię sobie kawę, wypiję przed wyjściem, to wiecie, gdzie będę, co mi się będzie chciało. No, ja przed wyjściem nie pijam nic, ani wody, ani nic, bo potem tylko mi się chce siusiu. No, się nauczyłam, no. Jeszcze rano, jak dziś jedziemy, tą kawę wypiję i tak, wiecie, za godzinę wyjdę, czy tam dwie, za dwie godziny wyjdę, no to spoko. Ale tak, no. No to nie. Co tutaj się dzieje? Jakiś ciągnik jedzie. Dwa psy biegną za tym ciągnikiem. O. Jezus, piesku, ucieka, jak ci życie miłe. Kombi jakiś. Dobra, zobaczę, co Amelka mi tu pisze i jadę po Laurę, bo już wjechałam drogę z dziurami. Jesteśmy już na zebraniu. Dzisiaj mam osobę towarzyszącą w postaci Laury. Laura, pokaż tą bluzeczkę. Jaka ładna ta bluzeczka jest, super. Jedziemy powoli. No, zajmiemy sobie miejsca. Przyjechaliśmy trochę wcześniej, bo tutaj nie ma gdzie zaparkować też. Ale jakieś miejsce znaleźliśmy i idziemy do szkoły na zebranie. Będę mogła na... My już po zebraniu. Uważaj, stój, stój, stój. No, idziemy. Idziemy oczywiście do Biedronki. My już wracamy z zebrania. Powiem wam, że 20 minut i do domu. Kurde, nie warto było przyjeżdżać. Jaki kawał drogi się zjechał. Naprawdę. Pan to konkretny. Powiedział, co miał do powiedzenia i pytanie jakieś. No wszyscy rodzice, wiecie, nikt się nic nie odezwał, nie ma pytań. To zostają tylko ci, co mają zostać, co wiedzą, że muszą zostać. To zostają. Reszta może iść. 20 minut po zebraniu. Ja się trochę jakoś rozbudziłam, powiem wam. I poszliśmy do Biedronki. Takie tam nic specjalnego nie kupowaliśmy. Wzięłyśmy sobie bułeczkę. Taką tą bagietkę. I ją teraz właśnie jemy. I co? No i zaraz zakończenie roku, opowiedział pan, jak to będzie i takie tam, wiecie, jak to zebranie. Niestety cała klasa nie przechodzi na przyszły rok. No, nie chcą się uczyć, to nie przechodzą. I tyle. Moja Amelka przechodzi, na szczęście. Kupiłyśmy sobie makrelkę, takie tam pierdulety, kabanosy jakieś tam, nic takiego specjalnego. A ludzi było, bo to wszyscy z pracy, to teraz wiecie, do Biedry na zakupy. Ja nie lubię chodzić do tej Biedronki, jak jest taki dziki tłum. To lubię rano tu podjechać, jak dziewczyny rozwożę. W szczególności jak Laurę najpierw, a potem Amelkę, jak ma na dziewiątą. I wtedy wiecie, przyjeżdżam sobie po ósmej, jest luz bluz. Zrobić zakupy. A teraz do samoobsługowych kas było więcej osób niż do zwykłych kas. Macie pojęcie? No, ja poszłam do zwykłej kasy, bo szybciej ogarnęłaby, szybciej mnie pani tutaj ogarnęła na tej samej kasie, niż ja bym na tej samoobsługowej bym po prostu dłużej stała. Bo niektórzy ludzie to nie mają tam, wiecie, paru produktów, tylko naprawdę sporo. Bez sensu w ogóle. No, no i dobra. Jedziemy do domu.
już mam te dwie paczki w paczkomacie. Ale powiem Wam, że już mi się nie chce jechać. Jutro pojadę rano. My te dziewczyny rozwieziemy, to pojadę rano. I tyle. Już mi się specjalnie nie chce jechać, bo to w drugim kierunku w ogóle. Nie mam po drodze, tylko musiałabym specjalnie jechać. Nie chce mi się. Jadę do domu. Jeszcze Laura ma lekcje jakieś do odrobienia. Trzeba zrobić, tam sprawdzić. No. I zjeść coś i tyle. Więc dobra, my jedziemy i to później. Jeszcze Wam pokażę. Taką drogą jedziemy. Jak do szkoły Amelkę zawozimy. Możemy pojechać naokoło autostradą, ale tutaj mamy taką drogę, no nie wiem, taką skrótową i przez taki las. Asfalt jest i przez taki las jedziemy. Więc fajnie się jedzie, jak po stole. Tylko, że ja... No tak, tylko, że ja się, słuchajcie, boję tędy jeździć. Boję się, słuchajcie, że mi coś wyskoczy, wiecie, jakiś dzik, łoś, czy tam cokolwiek. No, ja to jak tędy jadę, to naprawdę mam serce w gardle, bo nie wiadomo kiedy co z tego lasu wyskoczy. No, a tutaj czasami to jeżdżą samochody jak wariaty, wiecie, no i naprawdę oszołomy takie tutaj potrafią jechać. Ale, no... Ale ja to, wiecie, nie szaleję, ja to tak jadę ostrożnie. Znaczy, no nie rozpędzam się nie wiadomo ile, a mogłabym, albo po prostu powiem Wam, że na serio boję się, że coś mi z tego lasu wyskoczy. No dobra. Jeszcze Wam pokażę. Po tej stronie będą stawy. I tam dalej jest restauracja. Można sobie iść do tej restauracji, zjeść obiad, ale Wy chyba tego nie zobaczycie, tych stawów. Widać, widać? No, coś tam widać. No, dobra. Trzeba... Łaboć jest? Trzeba się ten... Nie mogę go wyprzedzić, bo tu będzie zaraz teren zabudowany kawałek. Dobra, kończę.